bo rzeczywiście było to szybko robione. Natomiast rząd również będzie pracował nad tym intensywnie i myślę, że ze strony pana premiera Tuska, który nawet będąc na ostatnim posiedzeniu rządu powiedział, że priorytetem będzie ustawa deregulacyjna, bo to daje najszybszy efekt dla przedsiębiorców, a w ślad za tym dla obywateli, a w ślad za tym dla całej gospodarki, dla państwa, bo przybywa miejsc pracy, przybywa podatków. No i jeżeli dobrze to zostanie rozegrane, to również dla partii tworzących rząd, bo społeczeństwo zauważy jakąś poprawę i społeczeństwo, czytaj, wyborcy. No tak. W jakim stopniu ta ustawa jest właśnie taka pod wybory? Pan doskonale wie, że my nie wdajemy się w bijatyki, to nie jest pod wybory, bo my nie dyskutujemy o spadających samolotach, my nie dyskutujemy dzisiaj, kto ma rację, czy klub jeden, czy klub drugi ma rację, my nie wyszukujemy linii zwarcia i sporu, my wyszukujemy sprawy, które trzeba ludziom załatwić, pomóc załatwić, żeby się lepiej, łatwiej żyło, żeby coś zrobić dla ludzi. I to będzie efekt. Ja się zgadzam z tym, że na pewno elektorat odbierze to pozytywnie, bo to już widać, jeżdżąc po spotkaniach, zresztą na wielu spotkaniach byłem. Że ludzie czekają, ludzie czekają na takie rozwiązania. Ludzie chcą takich konkretnych rozwiązań. I mówią, o rzeczywiście, wy robicie coś konkretnego dla ludzi. Dlaczego inni tego Ale mówią? Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak z tym jednym okienkiem. Dam panu taką ciekawostkę, powiem. To jedno okienko 2 lata temu wchodziło chyba od 1 marca. Ja firmę zakładałem wtedy 22 lutego. Mówili mi ludzie, poczekaj jeszcze te parę dni, będziesz wszystko w jednym okienku. Akurat miałem taką sytuację, że musiałem zrobić już. Tak. Nie uwierzy pan, zrobiłem wszystko od złożenia wniosku drogą elektroniczną do zamknięcia pieczątki, regony i tak konto i tak dalej. 48 godzin. 48 godzin. Tak, oczywiście musiałem przejechać ZUS, regon i tak dalej, ale... Czyli jakiś postęp był. Ale nie, to było przed wprowadzeniem jednego okienka. A później jak słuchałem, ludzie, którzy wprowadzili jedno okienko, czekali 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy ile. Także, żeby nie było też... Nie obawiacie się, że w pewnym momencie możecie, jak to się mówi, wylać dziecko z kąpielą? Znaczy ja też wtedy, kiedy jedno okienko, ja siedziałem wtedy jeszcze po innej stronie w Sejmie, troszkę byłem zaszokowany tymi emocjami, które towarzyszyły jednemu okienku, bo też moja wyobraźnia czasami nie sięgała tak daleko. Tam ktoś przegrzał, kto robił i tworzył te pomysły, bo trzeba było dać dłuższy czas na te wszystkie prace przygotowawcze, bo ludzie niechętnie przyzwyczajają się, ale całe oprzyrządowanie trzeba było do tego stworzyć. Całe oprzyrządowanie, dostęp do bazy. W tej chwili dopiero rejestry powstają. Może uda się, powiem tak, może uda się, robimy wszystko, żeby to było na 1 lipca, ale to wynika z tego, że kiedyś ktoś za wcześnie krzyknął halo i w tej chwili trzeba się z tym męczyć i ludzie mają słusznie uwagi, dlatego że no, nie przemyślano tego do końca. Tutaj sprawy nie wymagają aż takiej precyzji, bo wiele rzeczy, które jest do tego potrzebne, już funkcjonuje, a zamiana zapisu, że można korzystać z drogiej formy elektronicznej, to nic nie kosztuje. No tak. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli pan mówi, że pan ma komputer, panie redaktorze, i pan z tego korzysta na co dzień, a prawo panu zabrania, bo w prawie nie zapisano, że można skorzystać z takiej formy, to jest Ale nie zapisano, że nie można. Kiedyś było, było to prawo, nie. Ale było, co nie zabronione, to dozwolone. Tak, ale urzędnicy się bronią i urzędnik wyciąga, a tu nie pisze, że ja mogę skorzystać z formy elektrycznej. No ale a nie pisze, że nie może pan. My chcemy napisać mu wyraźnie, że może. Czyli taka... Zaświadczenie... Handbook dla urzędnika. Tak, zaświadczenie zamieniamy na oświadczenie. Proszę bardzo, no po co z głupotą chodzić do urzędu, kilka urzędów, dwukrotnie, trzykrotnie, żeby uzyskać zaświadczenie na stypendium wartości 200 czy 300 zł, matka dla dziecka, dla ucznia, czy ten student, jak może napisać oświadczenie, że mam takie, a takie dowody. Czyli to można sprawdzić. Ludziom trzeba wierzyć. Panie ministrze, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Będziemy czekali na to prawo, które wejdzie w życie i obserwowali reakcje ludzi. No i to wszystko. Naszym gościem portalu polityczni.pl był wiceminister gospodarki, pan Mieczysław Kasprzak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.